No to co, tutaj kapelusznik i zaczynamy omówienie rozdziału 1000 któregoś. Nieważne, nie ma to żadnego znaczenia, wszystko jest w tytule. Także rozdział zaczynamy od dnia wcześniejszego względem fabuły na Egghead. Ikuma dokonał inwazji na świętą ziemię. Ogólnie tam szaleje i tak dalej, próbują go strażnicy powstrzymać przy pomocy łańcuchów, lecz on przy pomocy swojej mocy się uwalnia. No i na scenę wkracza Aka Inu, który mówi, że owy incydent z Kumą jest okropny i nie pozwoli byłemu Shichibukai na samowolkę. Zwłaszcza, że teraz jest bezmózgiem, który nie ma własnego celu. No i dochodzi do walki między tam dwójką, a Kainu niczym białobrodemu urywa część głowy, no i Kuma podejmuje próbę ucieczki. A Aka Inu przypomina sobie w międzyczasie sytuację z Bonnie, którą odbił z rąk Czarnobrudego i mówi do niej, że Kuma sam zgodził się na zostanie żywą bronią. Na co Bonnie się nie zgadza oczywiście i nie chce w to wierzyć. Wracamy do teraźniejszości. Aka Inu próbował sprowokować Kumę do walki, ale się nie udało. Ostatecznie uciekł dzięki swoim zdolnościom. I Aka Inu zastanawia się, gdzie mógł udać się ktoś, kto nie posiada żadnego celu i władz umysłowych. Ciekawe jest to, że całą sytuację obserwowały niebiańskie smoki. Narzekali, że nie mają nic do jedzenia, bo Rewo odcięli ich od zapasów i że coś takiego przydarzyło się im pierwszy raz w historii. Czyli w gruncie rzeczy Dragon dokonał czegoś niesamowitego. No i te niebiańskie smoki także obwiniały Aka Inu za ucieczkę Kumy, podważając jego kompetencje i skuteczność marynarki. My natomiast wracamy do wydarzeń z Egghead. Dalej trwa bitwa między marynarką a siłami Vegapunka. Widzimy także Snakeman vs. Kizaru. Admirał chwali Luffy'ego za pokonanie Kaido, lecz zastanawia się, czemu on chroni Vegapunka. Na co Luffy odpowiada, że jak można chcieć zabić takiego człowieka. Czym Kizaru kontruje, że tak do końca nie chce go zabić, bo to jest ktoś, kogo zna od dłuższego czasu. Po czym Kizaru wykopuje Luffy'ego daleko, daleko w siną dal. Po drodze niszczy Vega Force One i przelatuje przez barierę otaczającą laboratorium. Ja już się szczerze pogubiłem, czy ta bariera chroni całą wyspę, czy jej zewnętrzną część, czy samo laboratorium. Stricte nieważne, i tak pewnie uciekną. No i po tym kopnięciu Kizaru przemieszcza się do ekipy Luffy'ego przy zniszczonym Vega Force'ie. Wchodzi w rozmowę z Bunny, mówi jej, że wyrosła i ma rozkaz zabicia Vegapunka, który jest jej wrogiem. Dlatego powinna się cieszyć z tego powodu. Jednak ona odpowiada, że jej cele się zmieniły. Próbuje tam zaatakować Kizaru, aczkolwiek bezskutecznie i także zostaje kopnięta prosto w barierę. Przynajmniej tak to wygląda. Franky próbuje zaatakować admirała laserem, ale ten już się przemieścił dalej. W międzyczasie Stella złamał kod zabezpieczający kopułę wyspy i będą mogli ją wreszcie znieść. Ekipa przy Vegapunku pyta również Frankiego, czy bariera już na tyle opadła, aby wystrzelić Vega Force i tak dalej, ale przerywa rozmowę pojawienie się Kizaru. Wszyscy są oczywiście przerażeni jego obecnością, mówi on, że to wszystko dla niego ciężka sprawa i chce to szybko załatwić. Mówi też, że plan ucieczki Vegapunka spalił na panewce. No i co? Przybywa Luffy w Girze Piątym jako olbrzym i go chwyta. Kizaru nie jest specjalnie tym zaskoczony. Wydaje się, jakby mniej więcej już słyszał o mocach Luffy'ego. Gumiak natomiast myślał, że umrze, bo przeszedł przez barierę dwukrotnie. A rozdział kończymy tym, że starożytny robot się przebudza. A zatem pierwszy temat na dziś to Aka Inu. Widzieliśmy go pierwszy raz w akcji po timeskipie, co mnie bardzo cieszy i chcę z góry podkreślić jego skuteczność. Chłop nie bawi się w ciuciubabkę i od razu nawalał przeciwnika po głowie. Próbował także taktycznie sprowokować Kumę do ataku w jego stronę. Bardzo pragmatyczna postać i osobiście takie lubię. Wiem, że Aka Inu powoduje skrajne emocje w fandomie, no ale ja opinii nie zamierzam
zmienia się tylko dlatego, bo większość twierdzi inaczej. No dobra, także przejdźmy do drugiego tematu. I warto się zastanowić, czy rozbicie Kumy o Red Line było przypadkowe. Bo moim zdaniem jego cel podróży istnieje. Oczywiście na samo Red Line moim zdaniem trafił przypadkiem, bo po prostu rozbił się o kontynent w trakcie przemieszczania się i jego ucieczka to potwierdza, że ruszył w dalszą podróż, a jego celem wydaje się Egghead. Nie wiem dlaczego, ale mam takie przeczucie. Być może to właśnie nie jakaś kopuła, nie statki uratują naszą ekipę, tylko Kuma wszystkich przemieści na Elbo. Na przykład coś takiego, nie? Trzeci temat to robot i pytanie brzmi, co go przebudziło. Gdyby to były bębny wolności, czyli ten rytm bicia serca Luffy'ego, bo podejrzewam, że to są te bębny wolności, to dlaczego się przebudził ten 200 lat temu? Czyżby już ktoś wcześniej przebudził owoc Luffy'ego, ale to umknęło rządowi? Ale nie chce mi się w to wierzyć. Moim zdaniem Luffy jest jedyną zdolną osobą, która potrafiła przebudzić ten owoc przez 800 lat. Był na tyle ekscentryczny, głupowaty, na swój sposób dziwny, że moc kreskówek dosłownie pasuje do niego. A sam Kaido mówił, że ciało i umysł użytkownika musi się zgadzać w trakcie przebudzania owocu, także coś w tym musi być. Do głowy przychodzi mi jeszcze cola, ale kto by w takim momencie wlewał kolę do starego robota? Nie ma to sensu. Możecie pisać swoje pomysły w komentarzach, bo nic więcej mi do głowy nie przychodzi. No i ostatni temat na dziś, bo rozdział był głównie o walkach, no to przerażający Kizaru. Podoba mi się to, że admirałowie są bardzo skuteczni i nadal są wysokim zagrożeniem. Mam nadzieję, że więcej osób doceni Kizaru po tym rozdziale. Moim zdaniem wystarczająco pokazał, że mimo że ktoś jest Yonko, nie oznacza, że jest nagle niepokonany, albo jego power level wyskoczył tam nie wiadomo gdzie i jest nieosiągalny dla słabszych postaci. No nie, tak to nie działa. Wielu ludzi się spodziewało z tego, co czytałem, że Luffy w gniecie Kizaru w ziemię. Tymczasem Kizaru sprawnie operował po wyspie, Bonnie załatwił, Luffy'ego wykopał, przeraził wszystkich. Przerażająca skuteczność. Podoba mi się to, jak Oda rozpisuje admirałów, a Kainu też się zresztą fajnie pokazał. Oby tak dalej, panie Oda, i proszę mi na przyszłość doceniać admirałów. Także to tyle ode mnie chyba na dziś, nic więcej mi do głowy nie przychodzi, także na razie piszcie swoje opinie. A, ocena rozdziału, no podobał mi się, takie mocne 8 na 10.